Mam dla Was prezentację trasy Krakowia Maratonu. O 9.00 spotykamy się na rynku głównym 14 kwietnia. Pamiętajcie, początek ulicą grocką, delikatnie w dół, zawrotka i wbiegamy na krakowskie planty. Delikatnie biegniemy dalej w górę, aż pod barbakan. Przy barbakanie będziemy skręcać cały czas delikatnie w lewo i mamy minimalny zbieg, gdzie zbliżamy się do Wisły. Po, po Wiśle około 5 km macie pierwszy punkt odżywiania. Będzie tam również woda i coś do jedzenia. Następnie co 2,5 km będzie punkt z wodą, a co 5 km kolejne punkty odżywiania. Alejami biegniemy dalej, skręcamy w ulicę Rejmonta. Jest tutaj cały czas płasko na tym odcinku. Możecie utrzymać równe. Dobre swoje mądre tempo, nie szalejcie. I w okolicach 8 km zdobiegamy do dobrze Wam znanych i lub lubianych krakowskich błoń. Tutaj równo, również jest płasko i e, nic Was tutaj nie zaskoczy. E, przebiegamy przez most Dębnicki nad Wisłą. Następnie dołem przy centrum kongresowym, wbieg i wybieg tunelem. I zbliżamy się do ronda matecznego, gdzie zawracacie, i za chwileczkę skręcimy w ulicę Ludwinowską, i tutaj ważny moment: przebiegamy nad mostem, i tutaj będzie kawałek kostki brukowej. Dalej, obiegamy park. Tutaj będzie mocny zakręt, też uważajcie, również kostka brukowa. I bulwarami biegniemy prosto 16 km. Przy moście kotlarskim parę razy zawiniemy. Tutaj również przy 17, ulica Portowa, zbliżamy się do stopnia wodnego ofiar Dąbia. Pierwszy podbieg 200 metrów w górę, zaraz za nim będzie 200 metrów w dół, więc tutaj się wam wyrówna i skręcamy w prawo w Aleję pokoju. Na wysokości byłej Galerii Plaza, okolice 20 km, będzie 300-metrowy podbieg. Jest on najtrudniejszym moment, momentem tej trasy, ale zaraz po nim następuje zbieg i przy M1 mamy już półmaraton. Skręcamy po prawej stronie Tauron Arena i skręcamy w Aleje Jana Pawła, gdzie 6 km będziemy biec tylko i wyłącznie. Prosto. Pamiętajcie tutaj o trzymaniu równego tempa, mądrego tempa. Cały czas się nawadniajcie, cały czas odżywiajcie się. 26 km to jest płat centralny. Kontynuujemy na tym odcinku. Momentami będzie delikatnie w górę, delikatnie w dół, ale nie powinno was to wyrzucić z waszego rytmu biegowego. Zbliżamy się do trudnego momentu. Będzie za chwileczkę 30 km, tak zwana ściana. Miejmy nadzieję, że jej nie spotkacie. Jeśli tempo rozłożyliście równo i mądrze, to tutaj sobie spokojnie poradzicie. Powrót znacie doskonale, bo to jest ten sam 6-kilometrowy odcinek. I za chwileczkę przy parku lotników skręcicie w lewo i znowu zobaczycie Tauron Arenę. To już będzie 35 km, czyli 7 do mety. Skręcamy. Tutaj znowu mamy podbieg przybyłej galerii, plaza i zbieg. Uważajcie na tym momencie. I ulicą Miedzianą zbliżamy się znowu. Bulwary Wiślane, 37 km, za chwileczkę 38. Tutaj dwa razy będą wbiegnięcia na bulwary z dolnego na górny poziom. Są one krótkie, ale nie będą problematyczne. i Coraz bliżej mety, po prawej stronie wawel i ulicą grocką, tutaj za wawelem będzie troszeczkę w dół. Tu też uważajcie, następnie mocny zakręt i ulicą grocką biegniecie do mety, gdzie na rynku podnosicie wysoko ręce do góry i gratulujecie sobie ukończenia krakowia maratonu.